Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z takim szybkim projektem Denko z ostatnich miesięcy. Jeżeli jesteście ciekawi ostatniego projektu Denko, to odwołuję Was tutaj. A teraz już pokazuję Wam moje byczne pudło, które mi się uzbierało. Spójrzcie na to. No masakra, mnóstwo tego jest, ale ja chcę to zrobić bardzo na szybko, nie będę tutaj się tak bardzo rozwodziła nad każdym z tych produktów, więc już przechodzimy do rzeczy. Pierwsze produkty, które są na samej górze, są to szampony. Jest to szampon z Fructisa, jest to szampon z Dove oraz jest to szampon z Timotea. Wszystkie te szampony, moi drodzy, są szamponami, które ja cały czas będę polecała, dlatego że włosy po nich są fajne, lekkie, świeże i po prostu genialnie się je układa. Bardzo są też gładkie, więc jeżeli cokolwiek później chcecie z nimi robić, jakoś je kręcić, prostować czy cokolwiek, to są po prostu bardzo fajne, więc dla wszystkich tych osób, które mają suche włosy, jakieś podniszczone, takie podobnie jak troszeczkę jak moje, to serdecznie Wam polecam właśnie te szampony, będę je polecać zawsze. Kolejne rzeczy to są żele pod prysznic, jest to żel z Isany, taka wersja letnia. Powiem szczerze, że one się jakoś mega nie pienią, ale ja go miałam na jakiś tam wyjazd, więc fajnie się sprawdził i no szału nie było, ale tak jak mówię, miał taki fajny letni zapach i był w miarę spoko. Drugi to żel z Palmolive, jest to jakiś tam taki nawilżający, jakiś odżywczy z jakimiś dodatkami miodu, był w dużej wersji. Bardzo fajnie się pieni, bardzo fajnie się nim myje, więc ja jestem nim ogólnie zachwycona. Kolejne rzeczy to jest szampon z Johnsona, który używałam do mycia pędzli, bardzo fajnie się sprawdził, natomiast nie sprawdzi się totalnie moim zdaniem do mycia włosów, bo ja go użyłam tylko raz, były panie fajne włosy, ale się w ogóle nie pienił. I po prostu nie wiem, ile musiałabym go nałożyć, żeby się pienił, ale do mycia pędzli całkiem spoko. Kolejna rzecz również do włosów to szampon suchy Batiste. Jest to moje NT opakowanie. Ten akurat to jest wersja chyba Tropical albo Original i też, no, jak to szampon suchy do tego, żeby sobie odświeżyć włosy kapitalne. Ja zawsze kupuję i nie wiem po prostu, co by musiało się stać, żebym nie kupowała suchych szamponów. To ma swoje minusy też u mnie, słuchajcie, bo ja czasami jak się zorientuję, ile ja nie mogę nie myć włosów przez to, że mam na nich suchy szampon, to jest też masakra, ale to już inna bajka. Następnie chusteczki do makijażu z Biedry, z firmy Be Beauty. Te chusteczki są fajne, one mają też płyn micelarny, bardzo fajnie się nimi zmazuje makijaż, mi to zajmuje dzięki temu bardzo szybko, więc jestem zadowolona i serdecznie polecam. Wiem też, że czasami ich nie ma w Biedrze, więc jak już będą, to kupujcie sobie zapas. Następne rzeczy to tusze do rzęs i takie jakieś mniejsze rzeczy, które mi tutaj wpadają w ręce, więc może Wam najpierw pokażę tusze. Jeden tusz to tusz z Essence, drugi to tusz jakiś z My Secret. Obydwa tusze, szczerze powiedziawszy, szału dla mnie nie zrobiły i leżały tyle, że po prostu no, już musiałam je wyrzucić, więc dałam je do projektu Denko, bo po prostu chciałam Wam powiedzieć, że moim zdaniem one nie są godne polecenia. Następnie dwa korektory, jeden to jest już taki obdarty całkowicie korektor z Collection, drugi to jest korektor z L'Oreal Match Perfection, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie jak on się nazywał, to się też Perfect Match on się nazywa. Obydwa te korektory to są rzeczy, które ja na bieżąco się zaopatruję w nie, bo po prostu ja te rzeczy uwielbiam i ja Wam serdecznie polecam. Korektor z L'Oreal możecie kupić w każdej drogerii, natomiast korektor z Collection tylko na Allegro albo jak będziecie w Anglii. Dobra, lecimy dalej. W ogóle wynalazłam różne podróby perfum, słuchajcie, w jakichś tam drogeriach typu Natura czy coś. I właśnie ten Bueno to jest podróbka Bruno Bananiego, ten Larif Aqua Bella jest podróbką Aqua di Gioia z Giorgio Armani. No, jeszcze zapach, który mi się super sprawdzał, którego używam bardzo często, to Preta Porte. Ta wersja po prostu jestem, no naprawdę, ja uwielbiam ten zapach, on jest taki fajny, świeży. Tutaj, co my tu dalej mamy? Jeszcze mam tu odżywkę z Fructisa. Również bardzo fajne zestawienie z szamponem z Fructisa, bardzo fajne, gładkie włosy daje. Także też ją zużyłam i już mam kolejną. Następnie płyn do demakijażu z Eveline, który też Wam kiedyś pokazywałam już w jakichś ulubieńcach. Fajnie mi się sprawdził, aczkolwiek teraz mam fazę na dwufazowe. Dalej, następny płyn do makijażu to jest płyn z Ziai, on jest właśnie dwufazowy i ja go zużyłam. Teraz mam kolejne opakowanie z Nivea i jestem też bardzo zadowolona. I właśnie tutaj też mam te pudełko z tego jednego Nivea, który już zużyłam. Teraz mam następne opakowanie, więc te dwa dwufazowe moim zdaniem to jest takie top dwufazowych. Jeżeli chcecie, żebym nakręciła jakiś film o swoich ogólnie płynach micelarnych i jakiś tam do demakijażu, to dajcie znać. Następnie krem, który zakupiłam
nie pamiętam nawet gdzie, ale chyba na internecie, Beauty Coat, taki krem jakiś szwedzki z kawiorem nawilżający, bardzo fajnie się sprawdzał mi i mojemu mężowi, więc nie wiem, chyba na stronie Batal go kupiłam. No zapachowo szału nie robił, ale bardzo fajnie trzymał właśnie makijaż. Tutaj jest jego takie oryginalne pudełko, takie dość fajne. Jego cena to około 50 zł była, więc taka no średnia. I jeszcze jeden zapach, który miałam, to taki bardziej słodki, Like Malaysia So Sweet. I on jest tak fajny, ma w ogóle opakowanie, bardzo mi się podoba. Oczywiście mi upadł, więc dobrze, że się kafelką nie stało. Bardzo fajny, taki słodkawy. Też kosztuje około 5 dyszek, on jest właśnie w Rossmanie. Bardzo fajny zapach, mi się podoba. Następnie takie maseczki do twarzy. Jedna maseczka to jest z jaja, liście zielonej oliwki. Druga maseczka to jest maseczka z Perfekty, słodkie migdały, nazwą maseczką odżywczą. Ja tych właśnie dwóch firm Ziaja i Perfekty używam namiętnie, w zasadzie cały czas na przemian są u mnie w użyciu. Zużyłam w końcu po roku Magnolię starą mydlarnię. Zapach to, znaczy zapach, płyn do kąpieli. Po prostu Magnolia to jest zapach, który ja po prostu ubóstwiam i wszystko co ma zapach magnoliowy po prostu kocham. On był dość wydajny, bardzo fajnie się pienił, więc jeżeli takie gdzieś będą, to też dajcie mi znać. On jest przeznaczony do skóry suchej, nie wiem jaka była jego cena, bo ja go dostałam w prezencie. Maska do włosów, ja mam dużo produktów do włosów, jak widzicie, maska do włosów, którą poleca kiedyś Maksineczka z Lee Stafford, bardzo fajna. Szczerze powiedziawszy, nie zauważyłam, że mi po niej rosły włosy, ale były w miarę gładkie. Jest ona dosyć droga, starcza ona niedługo, więc to już zależy od budżetu i od kieszeni. Natomiast jeżeli macie takowy budżet i taką kieszeń zasobną, to serdecznie Wam ją polecam. Bardzo fajnie pachnie, naprawdę nieziemski ma ten zapach. I jeszcze efekt wygładzenia, który daje, jest również na pewno godny polecenia. Co my tu mamy dalej? Eyeliner żelowy z Maybelline Lasting Drama. Ja go cały czas miażdżę i mam teraz drugie opakowanie. Klej do rzęs z Duo. Bezbarwny, zastygający. Przepraszam, biały, zastygający do bezbarwnego. Bardzo fajny klej, najlepszy moim zdaniem klej do rzęs, jaki można mieć. Następnie boski zapach żelu do kąpieli z Dove Purely Pampering. I to jest pistacja z magnolią, więc jeżeli magnolia, to wiadomo, że jest niewalający. Boski zapach, ja uwielbiam takie słodkie zapachy do kąpieli, po prostu o Jezus, ja się czuję taka otulona, wiecie, tym zapachem, no coś fantastycznego. Dalej mamy co? Fixer z Inglota, tu jest pudełko, tu jest pudełko, tu jest pudełko takie w oryginale, a tu jest buteleczka. Jest fajny jako taki bardziej setting spray, który scala nasz makijaż i daje takie fajne promienne wykończenie, natomiast za bardzo tego makijażu moim zdaniem, w moim odczuciu nie utrwala, dlatego ja go używam w połączeniu z fixerem do utrwalania makijażu z Hean. Aktualnie testuję kolejny, więc w następnym danku na pewno będziecie mogły go widzieć, więc wyczekujcie. Następnie puder transparentny, jeden, drugi, trzeci, więc tak, jeden jest z Paese, rozwalił mi się oczywiście, bardzo fajny puder, bardzo fajnie utrwala, polecam go. Puder z Kobo, szczerze powiedziawszy, moim zdaniem bubel, bo w ogóle absolutnie wykończenie, które pozostawia na twarzy, jest godne tego, żeby po prostu go nie używać, jest dramat. No i puder sypki z My Secret Loose Transparent Powder, bardzo fajnie się sprawdzał. I jeszcze jeden miałam, ale właśnie nie wiem, czy go już nie pokazywałam, w którymś denku był to Vibo Fixing Powder i też był fajny, więc te dwa plus Paese są naprawdę świetne. I teraz mam kolejny, inny i również go testuję i się mi świetnie póki co sprawdza. Dobra, dalej lecimy z Duraline'em, Duraline z Inglota. Proszę bardzo, tutaj jest pudełko oryginalne, tutaj jest użyty flakonik. Najlepszy produkt do rozrzedzania wszelkich takich cieni pudrowych, które chcecie przekształcić w takie właśnie do malowania płynne. Ja to miażdżę namiętnie, to jest teraz mam drugie opakowanie. Również używam do rozwodnienia właśnie tego eyelinera żelowego z Maybelline, o którym wcześniej mówiłam. Kolejna rzecz to są kredki. Kredki. I mam tu kredki białe, takie cieliste, ja już je posłużywałam. Jedna to jest kredka z Mio, druga to jest kredka z My Secret, a trzecia to jest z Essence. I wszystkie te kredki bardzo fajnie mi się sprawdziły, więc te kredki też również polecam. Następnie CC krem z Belle,
robiłam o nim test na żywo, więc jeżeli jesteście ciekawi, to tutaj spójrzcie koniecznie. Ja jestem nim zachwycona, oczywiście jak zawsze, jak czymś jestem zachwycona, to już tego nie mam w sprzedaży. Następnie olejki do włosów, to u mnie standard, ja zawsze je kupuję w Lidlu, bardzo fajnie mi się sprawdzają, więc marakujowy nawilżający oraz arganowy, to w sumie nie wiem do czego on służy, ale moim zdaniem u mnie działa jako taki wygładzacz tych włosów. Dalej antyperspirant z Rexony. Antyperspiranty z Rexony są świetne, bo naprawdę służą na cały bity dzień i w ogóle nic się nie dzieje, nawet w upały. O kleju Duo już mówiłam, pomadka z Golden Rose, lipstick z witaminą E, cały czas ją mam w sumie, także nie wiem czemu ona to wylądowała, to samo z bazą z Inglota, nie wiem. Dobra, z Shiny Boxa taki peeling algowy był, bardzo też fajnie się sprawdzał, miał takie drobne drobinki. Tak, drobinki miał takie bardzo nieznaczące, nie był takim typowym ostrym, gruboziarnistym peelingiem. Bardziej taki był apteczny w moim odczuciu. Fajnie mi się sprawdzał, natomiast jak to się mówi, dupy nie urywa. Płyn micelarny kolejny z Sorai, który zużywam też, było już w denku, o czym świadczy to, że po prostu lubię te płyny. Kolejny suchy szampon Batiste, tym właśnie tym razem Tropical, bardzo fajny, tak służą. No i ostatni produkt to jest produkt z Palmolive również. Tutaj jakieś włosy się przyczepiły w ogóle, co za wiocha. Produkt z Palmolive i ten produkt, tak jak tam, i tamten, bardzo fajnie się pieni, bardzo fajnie myje ciało, bardzo fajnie je nawilża. I ja po prostu lubię tego typu produkty. Całe moje pudło zostało opróżnione, aż sobie tutaj wkładałam, bo już się koło mnie te rzeczy nie mieściły. Kochani, mam nadzieję, że taki projekt Denko z takim szybkim podsumowaniem, pokazaniem Wam tego, co służyłam, Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa!